Cześć, z tej strony Wesker. Słuchajcie, od iOS-a 13 w Apple 3, jeżeli chodzi o iPady czy o iPhony, możemy już grać w gry. Niektóre, nie wszystkie, za pomocą pada od PlayStation 4 lub PlayStation 4 Pro. Jak to zrobić? Przede wszystkim ustawiamy sobie, włączamy Bluetootha na tutaj akurat iPadzie. Synchronizujemy pada, przytrzymując PlayStation, tutaj przycisk główny i przycisk Share przez chwilę. Przytrzymujemy. Dobra, zaczyna mrugać. Czyli zaczyna się już łączyć z naszym sprzętem. I teraz tak, wchodzimy tutaj w ustawienia Bluetooth. Jest DualShock, jest. Włączymy z DualShockiem. Jest połączony, jest. Kolor się zmienił. Mamy połączenie z iPadem. To samo możemy zrobić z telefonem bez problemu. I teraz tak, no bierzemy sobie na przykład grę Real Racing. Jest to gra, która na 100% obsługuje pada. Czekamy, aż będzie obsługa Call of Duty Mobile, bo gierka jest naprawdę świetna. Dobra, i teraz tak, mamy połączenie. Jest połączenie, ok. Mamy pada i ok, możemy już grać. Bez żadnego problemu sobie sterujemy za pomocą pada. Ok. Widzicie, bez problemu możemy sobie już. Połączenie jest bardzo szybkie. Taka opcja wyszła od iOS 13. Można połączyć pada od PlayStation 4 lub od PlayStation lub od Xboxa. Standardowo, jak w wszystkich grach wyścigowych, R2. Przyspieszamy. Wszystko działa dosyć responsywnie, nie robi żadnych problemów. Myślę, że takie sterowanie dzięki padowi jest zdecydowanie przyjemniejsze niż klikanie po ekranie. Także od iOS 13 możemy sobie sterować grami przy pomocy pada od PlayStation 4 na przykład. Na razie.